Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo i dzisiaj pogadamy sobie o czymś, co niedawno rozpakowałem, co już zdążyłem przeczytać i coś, co zapowiadałem jakiś czas temu, między innymi w formie opinii o pierwszym zeszycie, no więc już się wygadałem. Chodzi o komiks Halo Rise of Atriox. Jest to komiks oczywiście opowiadający o głównym antagoniście Halo Wars 2, to jest postać wprowadzona tam, która najprawdopodobniej będzie dalej miała jakieś duże znaczenie w uniwersum Halo, prawdopodobnie cała jego stronnictwo, cała jego sekcja tutaj Covenantów będzie grała dużo ważniejszą rolę w następnych częściach Halo, prawdopodobnie po to zostali w ogóle wprowadzeni. No ale jest ten komiks, antologia komiksów o Atreoxie pokazujący no coś w stylu powiedzmy no jego genezy. Nie mamy tutaj jego najwcześniejszych lat, ale to, co go ukształtowało od szeregowego Bruta do tego dowódcy z Halo Wars 2, jest tutaj zawarte. Komiks wygląda bardzo fajnie, jest wydany bardzo dobrze, tylko i wyłącznie w twardej oprawie, wydawnictwo Dark Horse. Mamy tutaj wielu uznanych autorów, z czego no ja najlepiej znam Kalena Bana. Jest to antologia, więc naturalne, że historie są trochę inaczej napisane, trochę inaczej narysowane. Wszystko to wypada bardzo nieźle, są zeszyty, które prezentują super poziom, ten mi się podoba, chociaż monotonia kolorów jest taka trochę zbyt narzucająca się. Potem są trochę brzydsze rysunki, tak jak tu możecie zobaczyć, jest potem jeszcze gorzej, spójrzcie chociażby na to. Te fragmenciki postacie w tyle to jest po prostu coś, co by narysował czterolatek. Ale dochodzimy też do całkiem fajnego zwieńczenia, bardzo ładnego, tak więc graficznie bym powiedział, że to jest taka sinusoida, góra, dół, góra. I ogólnie są to oddzielne, samodzielne historie, każda skupia się na pewnym aspekcie Atrioxa, napisane jest bardzo dobrze, prawdziwi fani Halo na pewno to docenią, a dla kogoś, kto po prostu czyta komiksy i szuka jakichś godnych uwagi i pozycji, to myślę, że nie zrobi aż takiego wrażenia. To jest kolejna pozycja rozbudowująca świat Halo, coś co da frajdę fanom gier, fanom innych mediów z tego uniwersum, a dla zwykłych szeregowych czytaczy komiksów może nie być wystarczające. Teraz dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, cześć! Dobra, jak ktoś jeszcze został, to była ta obiektywna część. Obiektywna część jest taka, że jest to całkiem fajny komiks i można to sobie poczytać, nie wiem, nikomu bym chyba nie polecał jako takie czytadło, żeby sobie sprawdzić. Ale dla fana Halo to jest przerewelacyjna rzecz. Pierwszy zeszyt już znacie z mojego filmu. Tutaj Atriox z... Nie ma Atrioxa praktycznie, mamy jakąś inną bohaterkę. Atriox wyłania się z bitwy jako jeden, jedyny ocalały Brut. I on praktycznie kończy bardzo takie pasywne starcie, gdzie obie strony walczyły na wyniszczenie siebie nawzajem. Tu jest jeden problem, bo dalej nie wiemy, dlaczego Covenanci tak bardzo chcieli się pozbyć pobratymców Atrioxa. Gdyby, no to jest coś, co ukształtowało Atrioxa, pozwoliło mu powstać, rise z tego szeregowego, jakby z tego szeregu brutali i stać się niejako kiedyś pogromcą Covenantów, ale wciąż nie wiemy, czemu Covenanci jakby specjalnie to zrobili, żeby mu zajść za skórę, a to trochę by nie miało sensu i to jest dziwne. I to jest całkiem spoko, to jest fajne. Tu widzimy jeden Brut, nawet chyba nie jest wymieniony z imienia i nazwiska, nie jest wskazany tutaj Atriox jako postać, tylko no ktoś tutaj przeżył, ktoś tutaj się pojawił, jest całkiem fajnie zrobione, więc no mamy swojego bohatera wyłonionego. Potem mamy rozłam. Mamy wątpliwości Atrioxa, oskarżanie go o herezję, przeklętych Sangili mamy, to jest fajnie napisane. Atriox głośno wyraża bardzo logiczne wątpliwości odnośnie misji Covenantów i uznają, że jest zagrożeniem, trzeba się go pozbyć, tylko trzeba to tak zrobić, żeby nie zrobić z niego męczennika. Tutaj mamy scenę z gry, to jest świetny po prostu motyw. Gdzieś tam na końcu jest napisane, że cutscenki z flashbackami Atrioxa były inspiracją dla powstania tego komiksu w ogóle, więc musiało się znaleźć takie 1:1 przeniesienie, jaki ma sens scena z gry. No i dowiadujemy się, że on miał być tutaj egzekucja Atrioxa, który zamordował jednego ze swoich. Tylko, że tamten był oczywiście podstawiony, nasłany na Atrioxa, no i Atriox wygrał w walce, no i musiał tutaj się ukorzyć.
ale tego nie zrobił, przeciwstawił się Covenantom, jego bruci wierni, jego brutale poszli za nim i drugi zeszyt to jest przełom. Każdy zeszyt pokazuje coś ważnego. W pierwszym Atreus powstaje z szeregu, w drugim mamy przełom, kiedy staje przeciwko Covenantom. W trzecim natomiast mamy bardziej historię o Decimusie i takim dość śmiesznej postaci szakalki, z tego co zrozumiałem, która robi jakieś swoje eksperymenty, jakąś swoją armię i to jest jedna z fajnych rzeczy. Są tutaj dwie postacie, które bardzo by się nadawały na dowódców w Halo Wars 2 i żałuję, że nie zostali tam wykorzystani. Oni nie bardzo mogli tam się pojawić fabularnie, ale wiemy, że fabularnie pojawiali się, że niekanonicznie pojawiały się tam różne postacie, które nie miały sensu. Więc w ramach bonusu, jako żeby zachować taką spójność z Halo Warsami, taką stylizację, taką dość odróżniającą się od podstawowej serii, oni by się nadawali. Szakalka, która ma chmary dronek na swoje... ma armię dronek na swoje rozkazy. O, to by było całkiem niezłe. Ale jak na koniec pojawia się Atriox. Rozwiązuje sam całą sprawę. To jest ważne. Oddział jego Polek, on przychodzi, on wygrywa. To jest ważne, on musi być taki silny. I jest powiedziane coś rewelacyjnego o samym Atrioxie. Jest pokazany w tym komiksie, dlaczego Atriox czym się różni od... czymś wygnańcy, bo to już się nazywają wygnańcami, różnią się od kowenantów. Zdobywają super broń, super po prostu zaawansowane urządzenie, które może dać im przewagę w walce i które no po prostu wyniesie ich krucjatę przeciwko Covenantu na wyższy poziom. Tylko że skłania się to do tego, że drony są sterowane za pomocą urządzenia, które imituje te wszystkie, wiecie, zapachy, dźwięki królowej i można w ten sposób ich kontrolować niejako mentalnie za pomocą urządzenia. Armia dron poprzez naciśnięcie guzikiem. I Atriox to niszczy. A wiecie czemu to niszczy? Niszczy to, bo nie chce być jak Covenanci. Covenanci, którzy wysłali jego braci na śmierć, traktowali ich jak narzędzia, jak broń. Taką do stracenia, jak napisał Kalenban w pierwszym zeszycie. Jakby opróżniali magazynek. Ponieważ każdy, kto za nim pójdzie... Gdzie to pisze? Wojownicy, którzy za mną podążą, podążą za mną, ponieważ znają mnie. Nie dlatego, że ja ich do tego zmusiłem. I to jest ta różnica, to odróżnia Atrioxa od Covenantów i to czyni go niesamowicie fajnym i na tym się skupił ten odcinek. Mamy tutaj kolejny zeszyt, najbrzydszy, Boże, jaki tylko mógł być, z Shipmasterem. To jest postać taka trochę niewykorzystana w grze. Bardzo mi się podoba, że został tutaj wymieniony z imienia i nazwiska. O, Led Volir się nazywa. Dla mnie to jest bardzo ważne. Było dziwnie dla mnie mówić na niego Shipmaster, czy w ogóle okręt mistrz w polskiej wersji. Więc dla fana to jest istotne, żeby... nie żeby pamiętać to. Nie o to chodzi, że ja pamiętam imiona wszystkich Covenantów, ale ten mój świat nie może polegać na tym, że ktoś się nazywa Master Chief albo Shipmaster. Chcę mieć świadomość, że gdzieś tam w tym lore jest imię tej postaci, które jest jakoś istotne. I tu jest całe pokazane sposób, w jaki Atriox zmusił Shipmastera do przejścia na jego stronę, do zdradzenia Covenantów. I z jednej strony on to zrobił szantażem, ale z drugiej strony użył takich argumentów, że Shipmaster spokojnie może przejść na jego stronę i być jemu wiernym. Strasznie mi się podoba motyw tego Sangeili w armii prowadzonej przez Brutów i bardzo bym chciał w jakiejś przyszłej odsłonie, żeby Shipmaster, który tutaj się wykazał w ogóle geniuszem taktycznym i wykonał skok na 2 metry ponadprzestrzenny, żeby zgubić ścigających ich Covenantów, chciałbym, żeby Shipmaster, jakieś lepsze, żeby spotkał się z Arbitrem, w jakimś momencie, żeby mieli po prostu swoje spotkanie i żeby Arbiter rzucił do niego, że no... walczysz przeciwko tym dobrym, jesteś zdrajcą. I wtedy Shipmaster mógłby powiedzieć coś takiego. Obaj zdradziliśmy tych samych panów. Obaj się zwróciliśmy przeciwko Covenantom. To by było po prostu świetne, to by było takie niejednoznaczne i by bardzo fajnie ustanowiłoby nie tylko samych wygnańców, ale w ogóle frakcje wewnątrz samej armii. To by było w ogóle super, no i tu Atriox zdobywa w ogóle statek, wiecie, rozbudowuje swoją armię, no i to jest wejście na kolejny poziom, jeżeli chodzi o armię Atrioxa. No i ostatni zeszyt, poznajemy kolejną śmieszną postać. To jest po prostu przerewelacyjny, najśmieszniejszy moment, jaki od dawna czytałem. Mamy o takiego kozaka, to jest wódz Brutów, który no wygląda jak rewolwerowiec z tymi dwoma pistoletami Brutów. I to jest jakiś gość, który ma własną armię, który buduje własną legendę. Jest super motyw, kiedy pokonują ludzi na jakiejś
planecie zamieszkanej przez, opanowanej przez UNSC i wszyscy po prostu spierdzielają przed nim, uciekają, chowają się, o mój Boże, zabarykadujemy się, zginiemy tutaj wszyscy. I kiedy dorywa ostatniego z nich, to tamten uspokaja się trochę i tak trochę jest zdziwiony, zmienia się kompletnie jego reakcja i ten się pyta, że co on mówi? A tu jego jakiś przydupas mówi, że on myślał, oni się tak bali ciebie, ponieważ myśleli, że jesteś Atrioxem. I to jest dość śmieszne, bo to jest postać z bardzo wybujałym ego, która nie może znieść tego, że został pomylony z kimś innym, który tak jak on buduje własną legendę, no jemu się tak wydaje w swojej jakby egocentryczności. No i wyrusza na walkę z Atrioxem. Atriox generalnie jest taki sprytny, że go rozwala bez walki ze strony Atrioxa. No i to jest, tutaj zespoiluje, dość ważne, że Atriox go zabija. Ten komiks jest o zerwaniu Atrioxa ze starą ścieżką Covenantów, czy może w ogóle raczej Brutali. On był takim, wiecie, tym wodzem, który leciał na nas z młotem grawitacyjnym, z tą starą bronią. I reprezentował to stare podejście, gdzie Bruty to muszą walczyć, muszą się trzymać razem i wszystkie inne rasy to ścierwo. I w ogóle, wiecie, to jest taka stara szkoła, która się nie sprawdziła i której Atrox jest przeciwny i on tutaj symbolicznie porzuca tę całą przeszłość. Komiks jest po prostu rewelacyjny, jeżeli chodzi o fana Halo. Ja się przy nim rewelacyjnie, niesamowicie bawiłem. Są różne fajne smaczki. No mamy tutaj braci, proszę. Voridusa i Paviuma. Pavium, Voridus. Znani z dodatku Awakening the Nightmare, Przebudzenie Koszmaru. Są te Decimusy, te wszystkie Shipmastery, jak powiedziałem, mają oni swoje zeszyty praktycznie. I każdy ten zeszyt jakoś skupia się na jednej rzeczy. I na tej zasadzie tak to jest antologia, która niby idzie cały czas do przodu, ale między nimi są duże przestoje, duże odstępy czasu i każda ma jakiś swój temat przewodni, która coś dokłada do rozwoju Atrioxa. To jest 1000 razy lepsze niż to, co było w grze. Gra nie powiedziała nam, dlaczego Atriox jest fajny i w ogóle co jest jego celem, ale tutaj wiemy, dlaczego Atriox jest fajny, wiemy, że możemy go lubić, wiemy, że możemy czekać na jego powrót w kolejnych częściach Halo. Tak więc serdecznie polecam wszystkim fanom, zwłaszcza tym, którzy polubili Atrioxa w tej lepszej grze ostatnich lat, Halo Wars 2, tym lepszym Halo. A ja dziękuję wam wszystkim za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach. To była ta nieobiektywna, ta subiektywna, ta fanboyska część opinii o Halo Rise of Atrox. Dzięki za uwagę, cześć.